Cześć, dzień dobry, Radek Sierant, Smakuj Piwo. Jak widać, staramy się zmienić coś w formule naszych filmów, tak żeby były coraz lepsze. Mam nadzieję, że to się uda. I tak samo stara się zrobić Browar Bajanowo ze swoją ofertą. Wypuszcza coraz to nowe piwa. I mamy tutaj właśnie jedną z nowości. Jak widać, Kurka pilnuje, żeby tutaj nic więcej nie zostało upite póki co. A tutaj na tapecie ląduje Pils. Pils 12,1 wagowo ekstraktu, alkohol 5%. Skład: woda, słód jęczmienny, pilzneński, słód pszeniczny, drożdże i chmiel. Bojan Pils to jasne piwo dolnej fermentacji, które odbywa się w otwartych kadziach. W aromacie odnajdziemy nuty słodowe wraz z wyraźnymi akcentami chmielowymi. Zaletą mojego systemu jest też to, że to piwo zdążyło się już troszkę otworzyć, więc mogę spokojnie przejść do powąchania tego piwa, no i nie będę żałował, że powiedziałem coś, co potem okazało się nie być prawdą, bo piwo się otworzyło i na przykład pojawiły się jakieś nowe, fajniejsze nuty, a na recenzji tego nie było, więc jak najbardziej rzetelnie przechodzimy do powąchania Bojana Pilsa. Z tego ładnego szkła, chociaż trochę dużego, wydobywa się bardzo fajny aromat. Bardzo fajny aromat. Ja bym to określił jako mieszanina ziołowości, kwiatowości i diacetylu, czyli masełka. Czyli jest to zdecydowanie czeska wersja Pilsa. Jest tutaj sporo kwiatowości, sporo odchmielowej kwiatowości. Być może został tutaj użyty saz albo jakiś inny czeski chmiel. Natomiast masełka jest też bardzo dużo. Jeśli ktoś nie lubi masełka, no to będzie zawiedziony. Ja masełko w Pilsach lubię i sam wolę Pilsy czeskie, więc dla mnie to jest idealny Pils. Idealny maślany Pils. Sporo masełka, sporo kwiatowości, jest delikatna podbudowa biszkoptowa, ale to jest takie, wiecie, masełko, maślane ciasteczka plus właśnie ta nutka ziołowo-kwiatowa. Także pachnie bardzo czesko, bardzo przyjemnie. Pierwszy łyk zatem, Bojan Pils. Jest fajnie zaznaczona goryczka. Nagazowanie mogłoby być odrobinkę wyższe, natomiast bardzo przyjemne jest w tym drugim posmaku takie ziołowe, delikatne ściąganie, ale bardzo czysta ziołowość, bardzo taka świeża ziołowość, taka naprawdę przyjemna, jakbyśmy wąchali świeże zioła albo mieli w ustach świeże zioła. Do tego sporo masełka pomieszanego właśnie z nutkami słodowymi, czyli jest takie maślane ciasteczko. Ciekawy balans. To piwo jest raczej z tych słodszych pilsów, z tych właśnie bardziej maślanych, bardziej pełnych. Myślę, że jeszcze jest w stylu, natomiast należy raczej do tej właśnie rodziny troszeczkę słodszych pilsów. Natomiast goryczka jest zaznaczona rzeczywiście wystarczająco. Ja myślę, że tutaj może być, ja wiem, 25, może 30 IBU. Nie jest to górna granica pilsa. Natomiast no, myślę, że jeszcze się łapie na tą dolną granicę Pilsa. O, może tak, 25 to jest, zdaje się, dolna granica czeskiego Pilsa. Początkowo na języku czujemy delikatne takie ściąganie właśnie ziołowe, trawiasto-ziołowe. Potem pojawia się ta kwiatowość wymieszana z maślanością, czyli taki raczej słodszy zapach. Do tego dochodzi również to ciasteczko, ta taka chlebowość, nawet nie skórka od chleba, tylko po prostu chlebowość, biszkoptowość. Właściwie tak, suche biszkopty, takie niesłodzone. To jest coś, co mi się najbardziej kojarzy z tym smaku, aromatem. No i później, jak już to wszystko przełkniemy, piwo jest dość pełne dzięki tej maślaności i mamy też fajnie zaznaczony posmak chmielowy, który się bardzo długo utrzymuje. To nie jest długa goryczka, ale fajny, przyjemny, chmielowy posmak. Właśnie taki ziołowy, gdzieś tam pojawiają się też te nutki kwiatowe. Mi się ten profil Pilsa podoba, chociaż nie obraziłbym się, gdyby to piwo było nieco bardziej wytrawne. Bo to jeszcze nie jest pełnia możliwości stylu, jakim jest Pils. Natomiast samo piwo myślę, że jest całkiem w porządku. Nie znam ceny, bo dostałem to piwo, jak już wiecie. Rozpakowywaliśmy je nie tak dawno na kanale. Natomiast jeśli będzie kosztowało w granicach 5 zł, to myślę, że to jest całkiem niezła alternatywa chociażby dla Miłosławia Pilsnera albo dla Pilsnera Urquella, czyli takich szerzej dostępnych, niezobowiązujących piw na fajne popołudnie. I myślę, że takie piwo jest potrzebne. Im więcej takich piw na rynku, tym lepiej. Większa konkurencja, browary się bardziej starają. Myślę, że to konsumentom wyjdzie tylko i wyłącznie na dobre. A ja życzę browarowi wszystkiego najlepszego. Niech trzaskają te premiery jeszcze
lepsze, jeszcze szybciej, jeszcze więcej. Oczywiście wędzony koźlak niedługo się pojawi, a tymczasem Bojanem, Pilsem, wasze zdrowie. To tyle ode mnie. Do zobaczenia. Cześć.